Właśnie znaleźliśmy na peronie drugim stacji kolejowej Teresin Niepokalanów, a dokładnie w tamtym miejscu powstaje nowy tunel pod linią kolejową. Jak wyglądają przy nim prace teraz na koniec sierpnia 2024, bo już faktycznie jest wykop podstropowy i powstaje płyta denna? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam Ząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z Teresina, gdzie obok stacji kolejowej Teresin Niepokalanów powstaje nowy przejazd pod linią kolejową, czytaj wiadukt kolejowy, bądź też po prostu tunel drogowy i również dla pieszych i rowerzystów. Co ważne, inwestycja w tym miejscu rozpoczęła być, jeżeli chodzi o prace budowlane w tym miejscu, realizowana na początku 2024 roku, czyli w tym roku, a ma się zakończyć na początku 2026, więc mniej więcej ta cała inwestycja będzie realizowana. Projekt zakłada budowę jednej jezdni, po jednym w każdym kierunku, pod linią kolejową z możliwością rozbudowy w przyszłości torowiska kolejowego nad samym tunelem do 4 torów, wraz oczywiście z chodnikiem i drogą rowerową, która będzie się znajdować w samym obiekcie. Co ważne, będzie tutaj zrealizowane nie chodniki i osobna droga rowerowa, tylko ciąg pieszo-rowerowy. W ramach inwestycji będzie też przeniesiona kapliczka, która się znajduje na jednym z wylotów, oraz będzie przeniesiona jedna z rzeczy, która się znajduje przy samej konstrukcji tunelu, tak aby po prostu zrealizować odpowiednie odwodnienie od samej części tunelowej. Prace przy nim już trwają, przejazd kolejowo-drogowy w tym miejscu jest całkowicie zamknięty. Rzecz, o której powiedziałem przed chwilą, to jest Teresinka jak coś, natomiast wracając do samej części tunelowej, będzie też zjazd z niej bezpośrednio w ulicę Torową. W ulicę Warszawską nie będzie wjazdu, ulica Warszawska nie będzie miała połączenia z ulicą ani Torową, ani z ulicą Szymanowską, będzie zaślepiona przy samym skrzyżowaniu. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o założenia, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o prace budowlane w tym momencie? No, już za chwilę do tego przejdziemy. No właściwie w tym momencie. Jak widzicie z ujęć z góry, właściwie wszystko wygląda, jakby już tutaj pociągi jeździły po dwóch torach. I prawie tak to wyglądało, kiedy tutaj się pojawiły na sam koniec sierpnia. Teraz już we wrześniu, a właściwie już jak to nagrywam teraz 6 września, mogę powiedzieć, że faktycznie pociągi jeżdżą po dwóch torach. Przynajmniej patrząc na portal pasażera, informacje są takie, że pociągi dojeżdżają i z peronu pierwszego, i z peronu drugiego, a w ostatnim tygodniu, właściwie w pierwszym tygodniu września, czyli od 1 do 5, pojedyncze tory i pojedyncze krawędzie peronowe tutaj w Teresinie były zamykane, tak aby pociągi po prostu mogły już funkcjonować po dwóch torach, ale jeszcze były ostatnie prace realizowane przy samych rozjazdach. I to już zostało wszystko zakończone. Pociągi ponownie jeżdżą w tym momencie po obydwu torach, nowych, wybudowanych w tym miejscu i obydwa są już po prostu całkowicie w swojej docelowej lokalizacji. Oczywiście w przyszłości może powstaną te dwa dodatkowe tory po bokach, niemniej na razie przy nich większe prace nie są realizowane, pomijając to, że po prostu możliwość ich dobudowania w tym miejscu została pozostawiona. Tymczasem w tym miejscu widzimy budowę, właściwie całe wyrównanie terenu oraz plac budowy, jeżeli chodzi o tunel. Widzimy właśnie koparki, które wyjmują całą ziemię właśnie tutaj z części pomiędzy ścianami szczelinowymi oraz oczywiście z samego podstropu, bo tutaj aktualnie jest wykonywany, jak sam tytuł zaznacza, wykop podstropowy. Wykop podstropowy oznacza, że najpierw jest to zrealizowany strop, na którym właśnie teraz jeżdżą już pociągi, następnie pod nim jest aktualnie realizowany wykop. Pociągi jeżdżą oczywiście ze zmniejszoną prędkością, no bo tutaj jest, wiadomo, plac budowy, niemniej cały czas mogą jeździć przez działającą w tym miejscu budowę. Na dole następnie jest wykonywana płyta denna, która jest najniższym poziomem samego tunelu, a następnie jest betonowane wszystko, jeżeli chodzi o pozostałe ściany. Tak to mniej więcej jest realizowane, jeżeli chodzi o założenia. Oczywiście w ramach budowy samego stropu też wcześniej muszą powstać same ściany szczelinowe, które musiały powstać na całej długości tunelu i o nich się, na nich się właśnie opiera cała konstrukcja i na nich właśnie są też zamontowane całe rozporniki. Z kolei w tym miejscu możemy zaobserwować właśnie tą rzeczkę, w tym miejscu tutaj się znajduje, właściwie ten kanałek, Teresinkę, która jest już powoli przenoszona. W sensie, no widzimy mniej więcej zarys nowego obiektu mostowego w tym miejscu, ale pomijając, że widzimy jego zarys, to cały czas kapliczka jest jeszcze na drodze.
No i na razie więcej się nie dzieje. Sama kaplica w tym miejscu, jak widzicie, cały czas się znajduje i do niej dojścia są od samej stacji kolejowej poprzez dojścia przez dom rekolekcyjny, gdzie tam po prostu jest też mostek na Teresinką. Niemniej przez sam plac budowy i idąc wzdłuż ulicy nie ma dojścia, bo po prostu ulica ojca Maksymiliana Kolbe jest po prostu zamknięta i nie ma do niej dojścia od przejścia podziemnego. Ale dojście jest cały czas tutaj zapewnione zarówno na stronę północną, jak i również na stronę południową, patrząc od linii kolejowej prosto ze stacji kolejowej. W tym miejscu widzimy jeszcze raz tą kapliczkę, która musi być właśnie przeniesiona w nową lokalizację, ale to jest już ustalone z tego, co zrozumiałem, z całą tutaj częścią, jeżeli chodzi o kościół. I widzimy dalej właśnie kolejne prace, jeżeli chodzi o ścianę. Widzimy, że te ścianki właśnie po bokach, które będą później rozpierać, powstają. Oczywiście na razie są zamontowane belki rozpierające tymczasowe. Nie wiem w tym momencie, czy jakieś tutaj będą już docelowo zamontowane. Pewnie z dwie belki, tak samo jak w Sulejówku, będą zamontowane. A następnie dalej możemy zaobserwować całą konstrukcję, jeżeli chodzi o nowe torowisko wraz z rozjazdami. Znaczy nowe, tutaj po prostu nowy tłuczeń został wysypany, same tory i rozjazdy były remontowane i przebudowane w jakimś dłużej, nieokreślonym już czasie wcześniej. W ramach całej przebudowy LK3, która była realizowana jakiś dłużej, nieokreślony czas temu, czy to kiedy były tutaj budowane w tym miejscu nowe perony. Niemniej jest to po nowemu już w tym miejscu zrealizowane i tutaj żadnych większych kolejnych prac nie będzie w najbliższym czasie realizowanych. A tutaj wykop podstawowy jak wygląda? No tu mamy trochę ujęć właśnie bardziej z niska, więc możemy zapisać, że faktycznie ta płyta denna już powstaje na całej pochylni do samego tunelu. W samym tunelu jeszcze trwają prace w niektórych miejscach wykopowe, więc to tam jest jeszcze realizowane. Z tego, co mi się wydaje, w tym momencie jeszcze nie ma przebicie na całej długości, więc to jest jeszcze tutaj realizowane, ale sam cały wyjazd w tym miejscu powstaje. Ze samego wyjazdu po tej stronie z kolei będzie jeszcze wyjazd na stronę po prawej stronie, tak jak teraz tam właśnie człowiek idzie, i to będzie wyjazd na parking, który się znajduje obok samego domu rekolekcyjnego oraz oczywiście dojazd do tej drogi bocznej, która się znajduje wzdłuż samych torów przy linii kolejowej, więc to tutaj oczywiście w przyszłości ma jeszcze powstać w ramach tej inwestycji. Dalej widzimy oczywiście wykop i całą pochylnię po drugiej stronie, gdzie możemy zapisać właśnie tą koparkę, która działa w tym miejscu i pracuje. Cała pochylnia jest tutaj już na całej długości wykopana, niemniej tutaj jeszcze nie ma zrealizowanej płyty dennej, ani jeszcze nie mamy wykopanego całego poziomu jeszcze, jeśli chodzi o najniższy poziom. Niemniej prace przy tym właśnie w tym miejscu trwają. A na dole oczywiście, jak też możecie domyślać, prace są realizowane, na rzecz jasna nie wlecę tam dronem, kiedy tutaj działają pracownicy. Natomiast jak widzicie, tu też jest ciemno tej strony, więc wydaje mi się, że przebicia jeszcze nie ma, mówię, wydaje mi się, no bo nie mogłem się umrzeć tam zerknąć. No i może też jakaś byłaby informacja prasowa od PLK, że faktycznie udało mi się już zrealizować taki kolejny postęp, bo faktycznie, jeżeli chodzi o informacje na temat tej inwestycji, to właściwie tylko to, co już wiem wcześniej i to, co wiem, jeżeli chodzi o utrudnienia kolei mazowieckich o jedno torze, mogę się dowiedzieć, bo po prostu tutaj jest cisza w eterze, jeżeli chodzi o tą inwestycję. A prace tutaj trwają i są realizowane. Chociaż jeszcze mniej więcej rok został całej tej inwestycji, nawet trochę więcej, to nie zmienia faktu, że faktycznie prace w tym miejscu całkiem szybko postępują i już w tym momencie są całkiem spektakularne. Przynajmniej jak się patrzy z góry z lotu drona. No i też już jak oczywiście pociągi wrócą za chwilę na dwa tory, to wiadomo, że mieszkańcy w okolicy będą zadowoleni, bo po prostu pociągi częściej będą jeździć na całym tym odcinku prosto do Warszawy i dalej do Sochaczewa czy Łowicza Głównego. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. Tu widzicie to jeszcze z góry z lotu ptaka, jak wyglądają prace, jak tutaj działa koparka i jak wygląda cały zakres zaawansowania do inwestycji. Jak widzicie, nie ma dużo niesamowicie osób na budowie, niemniej prace posuwają się do przodu. Zawsze jak się pojawiamy co 2 miesiące, to faktycznie coś się zmienia. Tymczasem to na tyle z tego filmu. Jeżeli taki film się podobał z budowy tunelu przy stacji kolejowej Teresin Niepokalanów, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli zobaczycie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące. Czytaj, no to było nagrywane na koniec sierpnia 2024, więc kolejny film pojawi się z tej inwestycji już w październiku 2024. No i to zobaczymy wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście będę miał nagrywać do samego końca, do zakończenia i do uroczystego otwarcia. Cześć!